zobaczcie, co tutaj namierzyłem. To brzoskwiniec, czy to jakieś morele? To chyba morele są. Niesamowite. Takie wielkie drzewo, zobaczcie, a tam jakie masakra. Jestem właśnie, słuchajcie, w Orzechowo. Miejscowość się nazywa. Jest tutaj ferryboat. Przyprawię się teraz tam. To jest Dunaw, czyli Dunaj. A po tamtej stronie jest Rumunia. I będę się właśnie przeprawiać. Tylko kiedy prom przypłynie. Nie wiem, o której dokładnie. Czekam. Ale drzewo jest niesamowite. A tam jakie, o Jesus. A tam jest, zobaczcie, tam port. Czyli prom jak przypłynie, to sobie popłynę. I tyle. Dobra. Później transmisja jeszcze będzie z, tutaj z tego. Z promu podczas rejsu. 11. A chyba tam były. Nie wiem dokładnie, w której godzinie. Nieważne. Zobaczcie, jaka woda fajna. Dosyć okazała. One chyba na mieliźnie tam stoją, te barki, promy. Woda jest całkiem spoko, można się kąpać. Tam ludzie coś robią, ryby łowią pewnie. No nawet widać jakieś ryby. Fajnie. O, pływają. Większe, mniejsze. Trochę śmierdzi jednak. Cuchnie, kurczę. Nie popływałbym w tej rzece. No wiecie, w końcu największy ścieg w Europie, nie? Dobra, kończę tego. Koniec z tym pierdolem. Jakieś myszołowy chyba latają. Piękny widok. Zawsze lubię patrzeć, jak latają jakieś tam jastrzębiowate. Płynie sobie prom. Ferryboat. I za chwilę będzie ładować te tiry, a następnie lecimy tam do portu, na drugą stronę, do Rumunii, do Bechet, a później busikiem do Krajowej, a z Krajowej z centrum autobusem na lotnisko i tyle. Jest prom. Tak to mniej więcej wygląda. Wielki prom. Zajebiście. Lotniskowiec trochę taki. Zobaczcie, ty tyry sobie wyjeżdżasz. Tak to wygląda. I statek też taki. Już taki płynie sobie jeden. Cuda się dzieją. Takie logistyczne rzeczy.
upalny dzień nad wodą. Nie ma nic lepszego. Tak mniej więcej wygląda na promie. Po lewej wspaniała, górzysta Bułgaria, a po prawej płaska Rumunia. Ludzie się kąpią w brudnym Dunaju, śmierdzącym, ale to kwestia gustu. Jak ktoś lubi, to se pływa, nie? Tak samo ryby je. Wszystko jest dla ludzi. Już prawie dobijamy do portu. Jeszcze raz rzut okiem na Bułgarię. Jak widać, jest, zaczyna się górzyście od samej Rumunii, czyli od północy. No i tak mniej więcej to wygląda. Ładnie, fajna pogoda. Coś wspaniałego. Spędzać czas w takie upalne dni nad wodą. Niekoniecznie nad takim syfem, no ale morze czy jezioro jakieś takie zmyślne, a nawet tutaj u nas w Dumie, niedaleko mojego domu, tutaj w Bułgarii, jest taka fajna rzeka, dosyć rwąca, z czystą wodą z góry. Już ma robotę. Ciągnikiem wodę, zobaczy, zbiera i polewa beton, by nie popękał. Ewentualnie taka jest też opcja, że pan po prostu sprzątał wodą. Widzicie, tutaj mamy jakieś kamyczki, odpady. Widocznie coś się posypało i pan sobie sprzątał. I tak to wygląda. Z ciekawostek można tutaj nagrać, jak wyglądają toalety na rumuńsko-bułgarskim przejściu. Znaczy, to już rumuńska strona jest. Tam jest Bułgaria, tu jest. Tak wygląda przejście graniczne. Pan zobaczył tu.